Witam was, moi drodzy, serdecznie z tej strony Yukan. Przed nami 16 odcinek z Kebab Chef Restaurant Simulator. Oczywiście taki odcinek na luzie, bo tak jak mówiłem, moi drodzy, już seria się skończyła, ale będziemy sobie jakieś luźne też odcinki nagrywali. Słuchajcie, dziś pobawimy się po prostu w pichcenie. Mówiąc tak w wielkim skrócie, nie będzie to jakiś odcinek z jakimś konkretnym celem, a raczej zabawa w pichcenie, bo nie ukrywam, że te pizze mi się bardzo spodobały i jest aż ochota na to, żeby potestować. Jak widzieliście w poprzednim odcinku, przy czterech pizzach w zapasie okazało się to za mało, więc dzisiejszym celem będzie zrobić przynajmniej 6 pizz. No i może coś tu jeszcze podlewelujemy z tych rzeczy, które są średnio. No tutaj te burgery jedynie, no może ta sałatka nieszczęsna jajeczna. Mówię nieszczęsna, bo z nią tam były problemy, co macie w poprzednim odcinku. Tak po prostu podlewelujemy, bo być może jeszcze przecież będą jacyś... O, może ten jogoburger, to pide tureckie i ten langman. I to może byśmy przy tym zostali. Będziemy mieli, słuchajcie, 7 dań. Sprawdzimy, jaki będzie zapierdziel. Nie wiem, czy coś jeszcze tu bym chciał robić. No, zupkę to aż by się prosiło, słuchajcie, jakąś. Ale która jest najdroższa? Pomidorowa 330. Dawno nie robiliśmy innych zupek. To już na pewno rosół jest bardziej opłacalny za 600. Zresztą możemy sobie uprościć i też tu kliknąć. No ale jagnięca zupa jest najdroższa, więc nie wiem, czy nie zrobilibyśmy jagnięcej zupy, słuchajcie, dla odmiany. Tutaj grzybowej w ogóle nie widzę. Aha, do góry jeszcze są jakieś zupy. Grzybowa też jest całkiem niezła cenowo. A wiecie co? Może dajmy 9 dań. Czy coś słodkiego jeszcze, widzowie, by wypadało dać? Co my tu mamy? Sałatki mamy, no te są na maksa, to nie. Zresztą generalnie i tak większość rzeczy już mamy na maksa. No ze słodkich rzeczy to wszystko, widzę, jest wylewelowane. Tego nie umiałem zrobić i nie chciałbym tutaj odcinka na zabawę z tym tracić. Generalnie pizze wszystkie, ten, no tutaj jeszcze jedna potrawa, ale nie chcę dwóch burgerów, bo nam się pomylą. Bo wiecie, że jestem roztargniony, jak się spieszę i się pomylimy. Jakoś trzeba to teraz, myślę, nie, bo dużo jest takich jakichś różnych tutaj kebab z bakłażanem, czy szaszłyki z kurczaka, dużo, ale to też ten odcinek by trwał nie wiadomo ile. Więc wiecie co, myślę, że jeszcze pewnie może być tak, że z części produktów zrezygnujemy. Jeśli chodzi o pizzę, to wiecie co, ja może od razu sobie kupię składniki, bo jak się domyślam... Nie jestem do końca pewien, czy nam się coś nie skończy, ale to wiecie co, może będziemy uzupełniali na bieżąco. No na pewno będzie problem z zieloną papryką, bo ona nam się zawsze laguje, ale dobra. Słuchajcie, to po kolei. To po kolei, nie ma co tutaj się szczypać. Zaczniemy od zwykłej margerity. Tak jak ostatnio, idziemy po prostocie. Zaczynamy od najprostszych rzeczy, czyli, moi drodzy, mąka, to już może sobie, czekajcie, mąka, jajko, drożdże. Opakowanie drożdży. To wiecie co? Już tak może na 3 razy sobie. Ja nie pamiętam, jak to było zresztą. To chyba 2 pizze wychodziły, a chcemy ich zrobić 6. Moi drodzy, chcemy zrobić 6 pizz. Drożdże. Jajka jak się skończą, to się dołoży, nie ma problemu, ale się zawiesiło to jajko. No nieładnie. Czasami się coś laguje. Sól. Sól 3 gramy. Dobrze. Wymieszajmy. Zobaczymy, słuchajcie, jak nam to wyjdzie. Czy ja się zamotam z tym, czy mi się to uda? Lawasz? Nie, tu jest ciasto do pizzy. Trzeba dobrze, słuchajcie, patrzeć 2 razy. Przypuszczam, że... A, bo to jedna pizza na jedną tackę. Łe, kurde, widzowie, to nie będzie tak hop-siup. Czekajcie. Dobra, ale 2 wychodzą z 1, czyli tu dobrze przeliczyłem. Generalnie to jest ciasto do pizzy, więc wiecie co? My możemy sobie je gdziekolwiek stawiać. Ciasto do każdej pizzy jest takie samo, więc chyba zrobimy manewr taki, że 18 byśmy tych ciast musieli zrobić. Tak mi się wydaje, skromnie mówiąc. Tu jakieś muchy latają, coś zostawiłem. Dobra, to teraz gdzie tu lata mucha? Co tu jest nie tak? Nie wiem. Zastanowimy się oczywiście jeszcze, słuchajcie, z tymi zupami, ale to tak po prostu dla przyjemności chciałem się po prostu dzisiaj pobawić, bo zazwyczaj jeżeli mieliśmy... Ej! Dobra, jeszcze chyba można dodać soli, nie? Chyba jeszcze można.
po zmieszaniu i zmieszamy to jeszcze raz. Nie wiem, czy to tak działa, czy nie działa, ale wychodzi, że działa. Cały czas pamiętajcie, że wam nie zapamiętuje tego ciasta, które wybraliście, więc musicie... Ewidentnie muchy latają tu. A ktoś mi powie, skąd? Dobra, na razie tak. Skąd te muchy, widzowie? Przecież tu nic nie ma. Czy jestem jakiś tutaj niedowidzący? Pewnie jak zwykle coś za szafkę wpadło. No nic nie poradzimy. No nic nie poradzimy. Nie moja wina, że coś wpadło za szafkę. I co? Aha, blachy nam się skończyły. O kurde, widzicie? Taka zabawa. To ja nie wiem, ja będę musiał chyba po jednej pizzy, w sensie z gatunku pizzy oczywiście. Szkoda, że tacek nie można jakoś razem brać. Czy teoretycznie można? Szkoda, słuchajcie, moi drodzy, będziemy musieli po prostu po jedną pizzę z gatunku. Po jedną pizzę z gatunku po prostu robić. Patrząc, że żebyśmy się nie pogubili, nie? A chcemy zrobić 6, także czekajcie, mamy na razie dopiero 3, także za wiele nie mamy. Aha, tu jeszcze jest coś, dobra, czekajcie, tu jeszcze jest ciasto. Czyli mamy 4, czyli jeszcze 2 będzie, dobra. To będzie pierwsza margherita. Nie wiem, to chyba potem się jakoś porobi. No kurde. Jukenowskie metody robienia pizzy. Dobra, i ostatnia akcja. Także dzisiaj odcinek, ja nie będę też akurat tego, słuchajcie, moi drodzy, nie będę tego pauzował, bo celem tego właśnie odcinka jest takie pobawienie się w kucharzenie. Także akurat jest to odmienny odcinek, on pewnie będzie troszkę dłuższy. Nie będziemy tutaj jakoś tego skracali specjalnie za bardzo, moi drodzy. No nie wiem, ta od biedy by mogła tu zostać, ale zresztą i tak mamy, dobra, mamy miejsce. Na razie deskę można. No. Tak powiem wam szczerze, widzowie, że tutaj troszkę ciasno jest. Niby mamy tyle miejsca, słuchajcie, na te wszystkie rzeczy, a jest trochę ciasno. Dobra, tu musimy sobie zwolnić deskę, a zresztą dobra, mieliśmy deskę. Dobra, to mamy. Wyjmij mi skradzone ciasto do pizzy. Sos, grilluj pomidor. Okej, czyli pomidor i czosnek nam będzie potrzebny. Tutaj pomidora zdecydowanie nie znajdziemy. Pewnie z papryką pewnie będzie problem. Grilluj pomidor. Tu mamy czosnek, moi drodzy. Czyli co? 6 czosnków, no bo 6 pizz. Chociaż chyba nie, bo jedno ciasto robimy. Ale dobra, już niech sobie będą. Gdzie mamy pomidora? Tu mamy pomidora. Zrobię od razu, widzowie, 6 pomidorów, jakby się ktoś pytał. Nie pytajcie mnie dlaczego, one się przydadzą na pewno do... Aha, tego już nie robimy. Na pewno się przydadzą do następnej... Do następnej pizzy. Tu są ziemniaki. Jakiś majonez. Nie, to tutaj raczej już pomidora nigdzie nie znajdziemy. A, dobra, tam. Grillujemy. Będzie 5. Trudno. Grilluj pomidor, pokrój czosnek. Wiecie co? I my sobie na blasze albo na talerzu przeniesiemy te pomidory, bo przecież nie będę latał, słuchajcie, z pomidorami jak debil. Trzeba sobie życie ułatwiać. Ciekawe, czy jakbym talerz wstawił, to one by się też na talerzu grillowały. Czy niekoniecznie? Też, zobaczcie, widzowie. Też na talerzu się będą grillowały. Także spoko. Widzicie? Wszystkie się wygrillowały. Dobra. Okej, czy nie ma tragedii. Okej. Grilluj pomidor. I teraz tak. Pokrój czosnek, pokrój pomidor. No to po jednym. Cyk. Ale mnie te muchy wkurzają. Plasterek, koncentrat pomidorowy. To już od razu lecimy tu, bo jakbym się do maszynki, do mięsa oczywiście zapędził. Koncentrat pomidorowy był tutaj. Chociaż pewnie... Pewnie w drugim kartonie też mamy. Cyk. Wymieszaj. Zaraz zobaczymy, na ile to starczy. To pewnie na 2 pizze starczy. No widzicie? Także dobrze, dobrze, że w zapasie to zrobiłem jednak. Okej, czyli super. To koncentratów też mogę już więcej wyciągnąć na zapas.
To pewnie koncentraty gdzieś były tutaj. O, widzicie, jest koncentrat, proszę bardzo. Raz, dwa, trzy. Już na zapas wyciągniemy koncentraty. No, tu mnie czasami to wkładanie do tego lekko denerwuje. Dobra, mieszajmy. No, widzicie, ładnie się zrobi. No i jeszcze raz to samo. Może teraz w innej kolejności. Dziwię się, że tu jakiś przypraw się do tego sosu nie dodaje, bo ja zazwyczaj jak robiłem sos do pizzy, to dodawałem różne właśnie zioła do niego zazwyczaj. Troszkę oliwki, czegoś, więc tutaj jest trochę zupełnie inny przepis. O, dobra. Mamy to. Weź miska do mieszania. Dodaj do miski do mieszania. Co? Mozzarellę i świeżą bazylię. Mozzarella. A tu nie mamy bazylii, widzowie, świeżej. Przynajmniej nie mamy tu. Chyba, że tu. Tutaj jest jakaś bazylia. Dobra, weźmy z dwa może od razu. I teraz tak, tu jest niby, że po 5, czy 20 gram, no ale to sprawdzaliśmy ostatnio, wychodziło, że po raz. Po raz na każdą pizzę. A, za mało bazylii tego. Mozzarelki za mało wziąłem, widzowie. Widzicie, dlatego lepiej zapas. Jestem oczywiście ciekaw, czy te pizze jakby nam zostaną, bo zobaczcie w lodówce, że żadna pizza nam nie została. Taka to była, widzowie, ostatnia akcja. Mam, widzę, jakieś pieczarki w lodówce, więc ja bym je chętnie też tutaj zużył. Jakaś zielona papryka jeszcze tam jest. Ale później będą pieczarki potrzebne. Dobra, to wszędzie mamy to. To teraz świeża bazylia. I co? I cała mozzarella. No dobra. Ja zazwyczaj mozzarellę z dwóch serów. A, i źle kliknęłem. Zazwyczaj mozzarellę robiłem z dwóch serów. Dobra, piecz w piekarniku. No to słuchajcie, no to chyba będziemy musieli to i tak piec na raty, bo nam się wszystko do piekarnika nie zmieści. Poza tym nie mamy tyle tacek. Więc ja myślę, że te pizze będziemy na raty robili. W sensie, że najpierw te upieczemy. Zwolnimy tacki. Po czym upieczemy kolejne. No bo jakby po 6 z każdej to już jest duża liczba, nie? To już jest naprawdę, słuchajcie, pizzeria. Chociaż wiecie, to tak się śmiejemy, że 6 pizz zrobiłem, a w prawdziwych pizzeriach po 100 pizz dziennie gdzieś tam się sprzedaje. Także to nie jest jakaś liczba, wiecie. Ech. Powinni zrobić porządną blachę do pizzy, najlepiej taką okrągłą. Chociaż akurat ja wam powiem szczerze, jak piekę pizzę, a uwielbiam piec, gdzieś tam na moim kanale też zresztą macie przepis na tą pizzę sprzed paru lat, to nie używam nigdy tych takich okrągłych siatek. Według mnie to jest jeszcze gorzej. Tofu na razie nam się nie przyda, przyda nam się do sałatki jajecznej. Dobra, a tu mamy jeszcze jakieś tacki wolne. Łe, mamy, dobra. Słuchajcie, tacki są jakieś wolne. Ale dobra, piecze się, to już niech się piecze. To jedną od razu, słuchajcie, zapakujemy do sprzedaży. Długo to się będzie piekło? No, długo się będzie piekło. No to łyczek herbatki. Bez prądu, widzowie. Nie pytajcie mnie. Nagrywam o młodej godzinie ten odcinek. Normalna, zwykła herbatka. No dobra, ale bym sobie zjadł taką pizzę. Dawno nie piekłem. Teraz tak, wiecie co, zacząłem się bawić, kurczę, w te pizze i tak mi przyszła taka ochota, żebym sobie taką pizzę chętnie zjadł. Tutaj chwilę trzeba minimalnie odczekać, żeby ta pizza się nam zarumieniła. Zobaczmy, czy jak ją podamy, to ona będzie git. Tu ją może włóżmy. Pizza margherita. Wszystko na 100%. Widzicie? Pięknie. Jestem zadowolony, widzowie. Pięknie jestem zadowolony z tego. Dobrze, to drugie pizze, wiecie co? Myślę, że my już na talerzach je sobie przygotujemy tu po prostu do podgrzania. W sumie źle zrobiłem, bo mogłem blachy na to rzucać i potem trochę nie pomyślałem. Zobaczcie, tak? Aha, nie mamy talerza. Dobra, cicho, na blat na chwilę się włoży. Czy talerza, deski w sumie, bo tu...
Fajnie, to mi się podoba. Taka pizza podawana na desce, według mnie w ogóle bardzo taki, wiecie, oryginalny sposób. Bardzo mi się to podoba. Na pewno, wiecie, jest to coś lepszego niż pizza na jakimś talerzu. Ja wam powiem szczerze, że jak na przykład zamawiam pizzę w pizzerii, no to najlepiej mi ona smakuje, jak jem po prostu z tego kartonika, nie? Nigdy nie przekładam pizzy na talerz, no bo generalnie no pizzę i tak się siłą rzeczy ręką je, no to wiecie. Ale najlepiej mi smakuje zawsze. Właśnie jedzona z kartonika, ale na takiej desce, no to już ma swój klimat totalny, nie? To już jest, widzowie, klimat totalny. Dobra, i zobaczcie, udało mi się te... A, znowu zapomniałem. Udało mi się te blachy na tyle fajnie tutaj, słuchajcie, zrobić, że mogę je teraz spróbować wszystkie wynieść. I w ten sposób zaoszczędzamy roboty. Dobra. Pierwsza pizza, moi drodzy, zrobiona. No, nie wiem, ile mi to czasu zajęło. Ciężko mówić od początku odcinka, bo mieliśmy kilka prób, więc możemy teraz liczyć 16 minut czasu oglądania. Miło mi, drogi widzu, w ogóle, że jesteś ze mną. Będzie mi jeszcze bardziej miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. No dobra, moi drodzy, to znowu trzeba mąkę i znowu trzeba drożdże. Nie bardzo mam to gdzie powkładać wszystko. Wtedy były 3, tak, po 3, bo to daje 6. Na razie sobie wyciągamy, żeby nie mieć jakiegoś totalnego, słuchajcie, bałaganu. Dobra, robimy kolejną porcję. Chociaż ja wam powiem szczerze, jak robię pizzę, to... O, jajka. To generalnie mam taką zasadę, jak robię ciasto na pizzę, że nie dodaję tak jajek, jak oni tutaj wpisują. Ja mam zupełnie inny przepis na... Słuchajcie, na pizzę. Znaczy dodaję jedno jajko, ale ono ma na celu bardziej dać tłuszcz do tego ciasta i żeby się bardziej, że tak powiem, lepiło. Natomiast jajko nie jest podstawą. Mam jeden składnik magiczny, który dodaję do pizzy, ale to jak już ktoś bardzo chce wiedzieć, to już niech sobie zobaczy. Jest odcinek na moim kanale. Sprzed naprawdę ładnych paru lat. Oho. Te tacki mnie trochę, widzowie, denerwują. I w ogóle zachowanie niektórych tutaj rzeczy czy przedmiotów mnie mocno czasami drzaźni. Teraz robimy, widzowie, pizzę hawajską, jakby się ktoś pytał. Po 6. Każdej z 6. Zobaczymy, co z tego, moi drodzy, wyjdzie. Czy taki zapas pizzy wystarczy? Chociaż nie wiem, czy w ogóle na pizzy się czasem nie skupić tylko. Albo dodać tą sałatkę jajeczną jako dodatek, a resztę, słuchajcie, wywalić. Bo się w ogóle możemy nie ogarnąć. I ja myślę, żeby skrócić ten odcinek, żeby on też wieczności nie trwał, skoro bawimy się z pizzą, to faktycznie, widzowie, zróbmy tak, że skupimy się praktycznie na pizzy dzisiaj, bo taki był cel. A sałatkę jajeczną damy jako dodatek, żeby ją też wywindować. No a może zupkę jakąś faktycznie. Z jedną zupkę możemy w sumie dać. Dawno zupki nie robiłem. Zupki są bardzo wdzięczne tutaj, słuchajcie, bardzo opłacalne. Dobra, jeszcze jedna runda. Tylko wiecie, jak ja już mam to wszystko wylewelowane, no to wiadomo, że mi się tak nie chce, słuchajcie, jakoś tam... nawet jak sobie... No czasem sobie jakąś tam potrawę czy danie przygotuję, tak? Które już jest, ale wiecie, no jeżeli ja mam wszystko wylewelowane, no to oczywistym jest to, że jakby już nie mam takiej motywacji, bardziej czasem tego dla pizzy sobie zrobię, nie? Teraz na przykład robimy pizzę po to, żeby je właśnie wywindować, żeby miały wyższy level, a co za tym idzie, wyższą cenę. Dobra, tą zostawimy tutaj. Teraz pokrój pomidor, czosnek, grilluj pomidor. Aha, czyli te pomidory ugrillowane mi się jednak przydadzą, ale i tak ich zabraknie, czyli pewnie będę musiał, widzowie, pomidory dokupić. Pomidor, czosnek, koncentrat pomidorowy. Wymieszaj, czyli to samo jest wszystko. Ananas, mushroom z cebula, ok. Dobra, to najpierw to my zróbmy pierwszą warstwę, żeby się nie... Aha, dobra. Czyli tak muszę szybko jednego pomidora jeszcze. A nie ma gdzieś w lodówce, kurczę, pomidora?
Ja bym wierzył widzowie, że gdzieś pomidor... No jery, te muchy jak mnie denerwują. Słuchajcie, ja bym głęboko wierzył, że gdzieś tu się ukrył pomidor. Koncentrat. To nie ten karton, widzowie. Tu. Aha, już nawet nie ma więcej. No widzicie, czyli jest i problem z koncentratem też będzie. Trzeba będzie pójść do sklepu niestety. Okej. Okay. Będzie trzeba pójść do sklepu, bo nam się skończy. Chociaż koncentrat jeszcze nie jest problematyczny, bardziej pomidor. Dobra, lecimy po pomidor. Koncentraty będą, słuchajcie, w drugim kartonie. Już kolejka się ustawia, już czekają. Mówię wam, gra dosyć sympatyczna, mimo że może taka śmieszna, no bo te tutaj ludziki są dosyć takie no śmieszne. Natomiast mi się bardzo podoba. Dobra, już wezmę, jak widzicie, w zapasie trochę tych pomidorów. One się nie zmarnują. Przypuszczam, że ananasy i inne rzeczy mamy, więc nie będę kupował. Raczej takiej wtopy nie zaliczymy. Natomiast na wszelki wypadek kupię zieloną paprykę, bo ona gdzieś tam była potrzebna, a na pewno się zlagowała. Pietruszki nie potrzebujemy, bazylię posiadamy. Dobra, chyba wszystko starczy. Marchewki do pizzy nie potrzebujemy. Także teraz tak, pokrój ananas, pieczarki. Tego, ale to za chwilę będziemy kroić. Dobra, wiecie co, znowu zrobimy 5, bo pewnie będą nam potrzebne, albo 6. Bo wiecie co, będą nam potrzebne do kolejnego dania. Te pomidory, no bo jeszcze została nam jedna, ta Supreme Pizza, więc fajnie, to jest fajny patent. Na pewno, 7 wyjąłem, no dobra, trudno. Fajny patent, bo zobaczcie, w ten sposób można pomidora grillować i jakby, no, jest to o wiele wygodniejsze, nie? Także bardzo fajny patent. Z czasem człowiek się uczy pewnych rzeczy. Ja w tej serii też niektóre rzeczy się od was nauczyłem. Przyznaję się i to jest fajne, że możemy się wymieniać jakimiś tam, powiedzmy, doświadczeniami. Super sprawa, widzowie. Gra jest dosyć prosta, przy czym no z tym jajkiem to był dla mnie na początku ogromny problem, nie? Tutaj jeden z widzów ostatnio pisał a propos tego jajka, że to urządzenie do jajka, ono no nie gotuje jajka, ale to jest podstawa w restauracjach. Dziękuję ci, widzu, za tą uwagę. Ja, wiecie, nie mam problemu się przyznać, że czegoś nie wiem, tak? Jak nie wiem, to nie będę udawał, że wiem. Mówię uczciwie, że pierwszy raz takie urządzenie widziałem. No wiecie, ja z restauracjami nie mam za wiele wspólnego, bo to, że lubię sobie pizzę zrobić czy coś, to nie znaczy, że wiem, jak jedzenie powstaje, tak? Dobra. I teraz tak, ananas. Niby jest ananas. Wiecie co, zrobimy... Kurde. Latające ananasy, nie? Mushrooms, ananas, cebula. Tu cebuli nie mamy. Latające, widzowie, ananasy. Wiecie co? Będziemy to na raty robili, bo inaczej się nie... Inaczej, słuchajcie, się... Ta, ananas sam się władował do pizzy. Inaczej, słuchajcie, się nie ogarniemy z tym. Jeśli będziemy to naraz robili, tak wiecie, pizza po pizzy, to trzeba robić widocznie taką metodą. Wydaje mi się ona szybsza. Bo zobaczcie, mamy te ananasy pod ręką. I każdy składnik po kolei na daną pizzę ładujemy. Nie wiem, wy możecie oczywiście napisać, jaką wy tam macie metodę swoją, żeby to tak jakoś sprawnie szło. Mi się wydaje, że taka metoda jest całkiem spoko, nie? Że mam od razu, widzicie, tej samej wielkości dany składnik przygotowany i go od razu ładuję. Mushrooms, czyli to było też 6 musi być pieczarek. Ta cebula, ta papryka do czegoś będzie nam potrzebna, ale pewnie do pizzy. Nie pamiętam, czy była zielona, czy czerwona. Wydaje mi się, że była zielona. I oczywiście bazylii, jak widzę, już nam tu będzie brakowało, ale spoko. Na razie to nie... A, jeszcze cebulę. Gdzieś tu cebula była chyba, nie? Chyba się nie skończyła cebula, widzowie moi drodzy. Wy czasem więcej ode mnie widzicie. Każdy błąd potem jesteście mi w stanie wytknąć.
Nie no, słuchajcie, kto się nigdy nie pomylił, no ja się też pomyliłem. Jest dobra, plasterki ananasa, mushrooms, plasterek cebuli, korn, a to jeszcze kukurydza jest potrzebna, widzowie, i świeża bazylia, i mozzarella też. O, to widzę, że tak. Mozzarella to z dwa opakowania. Kukurydzy, no to nie wiem, weźmy z trzy. I... no. Wkurzające jest to czasami, słuchajcie, z tymi kartonami. Widzicie? Tak. O, tu jeszcze to trzeba do góry dać. I ta cebula. I cebuli też sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wiecie co, jak już tu mamy otwarte, to już wyciągnijmy z dwie bazylie. A, jeden czosnek nam został. Nie wiem dlaczego. Ale to, bo ja wyciągnąłem czosnek zamiast cebuli? Co, że cebule się skończyły? A ciekawe, co by się stało, jakbym włożył zamiast cebuli czosnek na pizzę. Raczej nie byłaby zbyt dobra. Raczej wiecie. Dobra, no to co z jedną cebulą mam zrobić? Kurde, naprawdę nie ma. Tu jest jakaś cebula, dobra. Fajnie, że są właśnie te etykietki, nie? I to... to jest fajne, że są etykietki na kartonach, co jest w środku i ułatwia to trochę pracę. Tu chyba nie było cebuli. Dobra. Czyli co? Teraz mozzarelka. Dobra. I została baza... a jeszcze te korn zostało. Znaczy korn, czyli... kukurydza oczywiście. Wiem, co to jest korn, moi drodzy. Mówiłem wam ostatnio, że zawsze jak z dziadkiem na ryby jeździłem, to lubiłem mu wyjadać. No i co? No i zostaje ta bazylia tylko. Zawsze dziadek na ryby kupował puszkę takiej, wiecie, kukurydzy. Ja zawsze mu wyjadałem jako dzieciak. Uwielbiałem. Dobra, no i to wychodzi na to, że to... jest fajna hawajska pizza i wszystko. No to chyba w ten sam sposób, słuchajcie, zrobimy, bo powiem wam, że się pogubimy inaczej. Nie ma co tu chyba aż tak szaleć. Mam nadzieję, że niczego nigdzie nie pominąłem. Chociaż ze mną to nigdy nic nie wiadomo, bo kto, widzowie drodzy, mnie zna, ten wie, że jestem straszny szkodnik. Tu dziwnie się ten trochę piekarnik otwiera, bo się zapada w ziemię. I zostanie nam jeszcze jedna pizza. To w takim razie myślę sobie, moi drodzy, że nie będziemy się tu jakoś super w tym odcinku faktycznie szczypali, bo nawet nie wiem, kiedy 27 minut odcinka, czyli ile mi wyszło zrobienie tej pizzy? Tak koło 10 minut chyba, nie? Na jedną pizzę by wychodziło. No nie, troszkę mniej. 7 minut? W sumie nie na jedną pizzę, tylko oj, tu się co tu się stanęło. Widzicie, się czasem coś lubi polagować. Dobra. I zostanie nam ostatnia pizza. Pizza Supreme. Czyli wiecie co? Czyli te tureckie może wywalmy. Ten jogoburger też, bo będzie dużo roboty. Ale zupę faktycznie jakąś dajmy. Zastanowimy się, słuchajcie, nad tymi zupami. Czyli taki zestaw, że po prostu będą dwie zupy w sprzedaży. Myślę, że tak możemy zrobić. I teraz, żeby się z pizzami nie pogubić, moi drodzy, to tą Supreme... a czy Supreme? No dobra, może być jedna obok drugiej. Przygotujmy sobie tacuszkę. Myślę, że się nie pogubimy, bo one są na tyle, słuchajcie, inne, że myślę, że się nie pogubimy. Tylko aha. Tylko deska za bardzo nie chce współpracować. O, już się. Ale co, ta czemu nie? Dobra, no to tą jedną jeszcze trzeba będzie trochę dopiec. Tak, i potem taki blat przypalony, nie? Pizza hawajska. Zobaczymy, widzowie. Chociaż wiecie co, rosół? Dobra, zrobimy inaczej, moi drodzy. Tą hawajską na przykład damy tu. Też jest wszystko na 100%. Pięknie, moi drodzy. Wiecie dlaczego tak zrobimy? Bo będziemy mieli bliżej mikrofali. Tu chodzi o to, żeby ta nasza praca cała była dość przyjemna.
bo tu będziemy mieli jedną mikrofalę wtedy na jedną pizzę, nie? A tutaj mamy już na dwie, więc jakby wydaje mi się to, słuchajcie, lepszą opcją. Czekajcie, zrobimy inaczej. Zawsze jak widzicie na mikrofali wstawiam w każdy kawałek, słuchajcie, każdy zakątek się u mnie... A dobra, zostawmy tą blachę, tam już nic sobie będzie. Oczywiście trzeba będzie zaraz uzupełnić, widzowie. Będzie trzeba zaraz uzupełnić. Niby się dopiekła, dobra. Niby się dopiekła, okej. Talerze będę musiał zaraz uzupełnić. Chociaż wiecie co, kusi mnie, żeby wystawić też na sprzedaż coś, co mamy w lodówce, a co może się skończyć. Ale wiecie co, nie robiłbym już takiego, bo to potem będziemy mieli stresy. No i okej, została nam ostatnia pizza o nazwie Supreme. Jestem ciekaw, czy my tu jakąś niespodziankę będziemy mieli, moi drodzy. Oby nie było nieprzyjemnych niespodzianek, więc jeszcze raz. Pewnie opakowanie drożdży, znowuż razy 3. Widzicie, to tak się kijowo wszystko wyciąga. Spróbujmy mąkę na blachę. O dziwo się nic nie stało. Z jedno opakowanie jajek też. Munka. To. No dobrze, że te jajka wyciągnąłem. Czyli na razie się obeszło, widzowie, bez tego, żeby nam się coś jakoś tutaj dramatycznie miało skończyć. Obeszło się bez. Daliśmy radę. Daliśmy, widzowie, radę. Aha. Będę latał, słuchajcie, z pizzą, tak. No nie za bardzo mi to wszystko tu, no, rybi. Dobra, bo ten mikser nam zaraz wybuchnie, słuchajcie. Zawsze trzeba pamiętać, żeby mimo wszystko to F wcisnąć profilaktycznie, żeby sprawdzić, nie, co tam się, wiecie, wysmyczyło. Bo niepotrzebnie byście mogli czas zmarnować. No i co? I dalej to samo, tak? Ażbym z rozpędu, słuchajcie, tutaj koncentrat pomidorowy dał do tego ciasta teraz. Gagatek, jestem niesamowity. Dobra. Nie, no fajnie, tak jak wiecie, macie jakiś patent. Ja myślę, że ten patent jest całkiem spoko, który teraz, moi drodzy, robię. Widzicie, znowu warstwa baklawy, także to musicie uważać. Jak macie jakiś patent, to idzie szybko, idzie przyjemnie i to nawet, widzicie, mi ten czas leci, a na przykład mnie robienie, słuchajcie, tego w żaden sposób nie nudzi. No nie wiem, możecie dać znać w komentarzach, czy dla was to co teraz tutaj uskuteczniam, jest nudne, czy nie. Kurczę, ale blacha by się przydała jakaś. Że ja nie mam jakiegoś zapasu tych blach. Kurde. Jak widzicie, ciągle blachy mi się... No, zamykaj się. A zresztą niech sobie będzie otwarte tam, pierdziele. Dobra, i tutaj co? Drożdże, jajka. Ciekawe, co by było, jakbym dodał jeszcze jakiś inny składnik, na przykład, nie wiem, troszkę oliwki, albo nie wiem. Albo piwo. Dobra. Po 6 pizz. No słuchajcie, nie ma opcji, żeby to nie starczyło, więc żeby też, widzowie, ten odcinek nie był nie wiadomo jaki długi i nudny, pokrój pomidor, czosnek, znowu grilluj pomidor, ale na szczęście mamy... Widzowie, na szczęście mamy pomidytka i akurat mamy go 6. Przecież nie wiem, po co aż tyle. No nie, no ale dobra. Pokrój pomidor. Aż go sobie pokroimy na 3 w sumie. Pokrój czosnek. Czy tu gdzieś jeszcze mamy czosnek? O, tu nie mamy czosnku. Tu powinien być. Tu jest czosnek. Akurat 3 zostały, patrzcie. Dobra, bazylię już też wyciągnę, bo pewnie mi się zaraz i tak skończy. Dobra, to mamy na styk. Pomidor. Czosnek.
koncentrat, merdaj. Najpierw te z brzegu tu zrobimy, dobra. Gdzie tak, jakoś taki patent mając, to idzie naprawdę bardzo moim zdaniem fajnie, przyjemnie i jakoś ten czas tak szybko leci i to naprawdę ta praca jest taka bardzo wydajna. Ja w ogóle jestem zwolennikiem zawsze robienia czegoś w sposób wydajny. Jestem jakby takim człowiekiem, wiecie, jakby to najprościej powiedzieć, totalnym przeciwnikiem pracy na godziny. Zawsze wolałem na przykład mieć płacone za efekt pracy, a nie za godziny. I jakby wiecie, uważam, że tutaj no można to zrobić fajnie, tak jakby się wczuwając, jakbym miał faktycznie u siebie pracować w restauracji, no to tak bym robił to, nie? Dla ludzi, tak jakbym robił sobie, od serca. Dobra, no to mamy. I co nam tu jeszcze potrzeba? Znowu będą potrzebne, moi drodzy... A tutaj ta zielona papryka. Zacznijmy od mushrooms. Zacznijmy od mushrooms razy 6. Czyli nie czerwona papryka, a zielona. To dobrze, że ją kupiłem. Widzicie? Coś tam, nie coś czasem pamiętam. Dobra, będzie jeden więcej. Coś tam, nie coś czasem pamiętam. To już jest taka intuicja, no bo wiecie, przy tylu potrawach, jakie mamy, naprawdę jest ciężko zapamiętać, co się do czego dodaje, nie? Więc to lepiej, wiecie, zawsze, ja zawsze, jak widzicie, te przepisy sobie otwieram, mimo że gdzieś bym... Znaczy nie chciałbym, powiem wam szczerze, tak robić w ciemno. Wolę mieć otwarte, się czuję z tym po prostu bezpieczniej. Dobra, z cebulą może być problem, bo nie wiem, czy my ją tutaj w końcu mamy. No niby... Niby na szczęście tu jest cebula. Dobrze. Wszystko nam się powoli, słuchajcie, zaczyna kończyć. Bo jeżeli mamy faktycznie tyle składników różnych i tyle dań, no to się kończy. Ja tylko jestem ciekaw, gdzie te muchy latają i jak się ich pozbyć, bo jakby no nie jest, widzowie, moją winą, że latają muchy, no bo jakby no nie mam jak tego posprzątać. Teraz mi to na pewno z tą cebulą poszło wolniej, bo gdybym ją wcześniej... Gdybym wszystkie pokroił razem, no to też byłoby inaczej. No dobra, mamy to. Zieloną paprykę i pomidor. Tylko gdzie ja tą włożyłem teraz, kurczę. Widzicie, tutaj jest na przykład zielona papryka. Green i jej nie wyciągniecie, to się po prostu laguje. Także to jest minus tej gry, że po prostu na drugi dzień już nie wyciągniecie. Ale ja gdzieś tutaj mam karton, którym... No przynosiłem to. A, tam został ten karton. Okej, dobra. Dobra, widzowie, czyli co? Pomidor i zielona papryka. To pomidory by trzeba pewnie dać. Zwykłe, co? Niekoniecznie upieczone. Dobra. Gdzie to schować? Tu schowamy. Nie wiem, dlaczego tak się laguje, że tylko zielona papryka tak funkcjonuje. Nic innego tak nie działa, tylko właśnie ta papryka, nie? Że po prostu nie możecie jej w żaden sposób wyciągnąć. Ale no wiecie co, pizza Supreme z pomidorem, powiem wam, brzmi ciekawie jak dla mnie, bo ja robiłem kiedyś pizzę taką, której no wszystko starałem się dodawać, co tam mi do głowy przyszło i... Właśnie pieczarki, pomidor, tylko że pomidor, tu wam powiem takiego protipa, pomidor świetnie w pizzy oddaje, natomiast musicie go najpierw troszkę okapać ze soku, bo inaczej ciasto od pizzy wam utonie i może być problem. Szczególnie, że pieczarki też trochę soku wydzielają, jakby ktoś nie wiedział. Dobra, mamy to i co? Plasterek zielonej papryki, peperoni jeszcze tutaj gdzieś było, moi drodzy. Ja nie wiem, na ile to peperoni wystarczy, więc wezmę może z dwa opakowania. Peperoni. Dobra, czyli na cztery pizze jedno opakowanie peperoni.
Mushrooms były, plasterek cebuli był, pomidora był, mozzarella, oliwki. Jeszcze dobra, mozzarella. Bogata ta pizza, widzowie, będzie. Będzie bogata pizza, czyli mozzarella i jeszcze oliwki, czyli jedną mozzarellę i oliwki. Ja wiem, na ile te oliwki mogą starczyć. Wyjmę dwa opakowania, bo oliwki też lubię w pizzy, pewnie, że tak. Jak widzicie, nam tu została nam korn. czyli kukurydza. Bo tak jakby też ciężko pamiętać, nie? Na ile dane opakowanie czegoś wystarcza, to jakby... No dobra, mamy to i to będzie wszystko, tak? Dobra, to mamy ostatnią pizzę gotową, czyli może tą sałatkę jajeczną, widzowie. Może ją sobie, słuchajcie, zrobimy, a może jakąś zupę, a może nic nie będziemy robili. Kurczę. Chociaż ja bym zupę jakąś podawał, jagnięcą chociaż, widzowie, bym zupę podawał, wam powiem szczerze. Niech chociaż mają zupę oprócz tego. Bo co to, samą pizzerię? No tak, to bym mógł kebaba zrobić, ale nie chce mi się frytek. Przyznam wam się szczerze, widzowie, z ręką na sercu wam się przyznam, że nie chce mi się frytek robić. Gdzieś mi jedna pizza uciekła. A tu. Bo to frytki to zawsze w zapasie lepiej mieć. Dobra. Niech się piecze. To zobaczmy, słuchajcie, to menu. No, jakby mówię, nie chce mi się bawić w jakieś tam rzeczy, więc je powywalałem, ale z drugiej strony zrobić... Dobra, może tą sałatkę, tylko pytanie, czy ta sałatka jest do podbicia. Ona chyba była do podbicia, nie? Bo jeśli, moi drodzy, sałatka jest do podbicia, jest, to trzeba by ją zrobić. To nie ma zmiłuj. To nie mamy, słuchajcie, ja szukałem pretekstu, żeby nie robić tej sałatki, widzowie. No ale w tej sytuacji, kiedy, wiecie, ona jest do podbicia, jeśli chodzi o level, to moja wymówka niestety idzie do kosza. Bo wiecie, że taka ściema nie przejdzie, nie? Widzowie, wiecie, że to nie przejdzie, taka ściema, że nie robimy. Jeszcze to się piecze. Pusto. Coś tych talerzy jakoś ma. A, dobra, już. Okej. Okay. I tradycyjnie, słuchajcie, to tą pizzę na przykład sobie tu wrzucimy, a sałatką... O, tak możemy, myślę, widzowie, zrobić, że sałatką wtedy to odgrodzimy. Bo sałatka na szczęście będzie nie do podgrzewania. Da radę jakoś to fajnie? Niby da radę. Jedną od razu, słuchajcie, cyk. Od razu podamy. Też 100%? Pięknie. No tu możecie, widzowie, zostawić dla mnie łapkę w górę. I komentarz pod filmem. Będzie mi bardzo miło, bo jak widzicie, zrobiłem wszystkie pizze na 100%. Pięknie mi to wyszło. Niczego nie spierdzieliłem. Ciekawe, czy z czymś innym. Ej, czemu to się tu wiesza? Co to się stało z tą deską? Dobra, piekarnika już nie będziemy potrzebowali, więc blach już nie wyciągam. Ach. No musi, słuchajcie, 6 pizz starczyć. No nie ma, widzowie, opcji w ogóle, żeby te 6 pizz nie starczyło. No zobaczcie, no nie ma szans. No muszą. Muszą. Że zawsze dziadek, jak byłem dzieckiem, mówił mi takie powiedzenie było, słuchajcie. Musi na Rusi, a w Polsce jak ktoś chce. Nie wiem, skąd się wzięło to powiedzenie i czego ono dotyczyło, ale takie powiedzenie, widzowie, było kiedyś. Dobra, to te talerze z powrotem. Co, brudne są? Serio? No ja pierdzielę. Pojedynczo, ale to jest nieładnie trochę. Mógłbym przecież... Dobra, to słuchajcie, to została nam ta sałatka jajeczna, bo tak jak mówię, tutaj nie mamy, widzowie, żadnej wymówki. Żadnej kompletnie wymówki nie mamy, żeby tego nie zrobić. W sumie niepotrzebnie talerze przenosiłem. Dobra, zrobimy tych sałatek ile? Aha, tylko po dwa jajka, nie? Czekajcie, czekajcie, moi drodzy, bo to są po dwa jajka na jedną... Po dwa jajka na jedną sałatkę, co też nie jest napisane niestety w opisie. Szkoda. Ale też patent fajny odkryłem. Ej, stój! Zaraz wam pokażę, widzowie.
Kurde, już nie można? Można. Jeszcze jedno jajko. Pokażę wam, jaki fajny patent odkryłem. Dobra. Że można na patelni kilka jajek ładnie od razu załatwić. To zupkę też zrobimy. To słuchajcie, nie ma co. Podamy na tym. Na razie tak. Weź jajko na twardo. No dobra. Czekajcie, bo ja zapomniałem. Źle to robię chyba. Oczywiście, że to źle robię. Najpierw je trzeba pokroić. Kurde. Czekajcie. Czekajcie, czekajcie, bo to teraz... A, bo to o to chodzi, że nad patelnię muszę dać, żeby obrać ze skórki, skorupki. Dobra, widzicie, no... Też się zamotałem, nie? No bo to jest trochę... Dziwnie to po prostu wygląda, to... widzowie z tymi jajkami. Jajko na twardo musimy podzielić na pół. I prawda jest taka, że takie dwa jajka wchodzą na jedną porcję. Więc to chyba mi się ze skorupki w ogóle nie ubrało. Niestety prawda jest taka, że dwa jajka na jedną porcję. Więc jeżeli chcielibyśmy tych sałatek mieć z pięć, to zaraz policzymy. Tu mamy dopiero jedną. Tu będzie druga, czyli dopiero mamy trzy sałatki, słuchajcie. Po pierwszy raz, jak dwa jajka dawałem, to nic mi nie brakowało składników. Dobra, no myślę, że się podgrzeje. Niech się grzeje. To my jeszcze raz taką rundę musimy zrobić, widzowie. Wszystko, co leci, to będzie sześć akurat, no. Widzicie? Na pół twardo. To się musi podsmażyć. Pierwszy raz coś takiego robię, ale okej. Następnie ogórek, cytryna, marchew. To już możemy sobie poszykować. Marchew. Czemu jedne są? Dobra, wszystkie są. Dobra. Postaram się, widzowie, to jakoś ładnie ułożyć, ale wiecie, to gwarancji dać nie mogę. To czekajcie, to tak. Nie wiem, na kwadratowym takim talerzu będziemy to układali. Myślę, że będzie gicior. Słuchajcie. Myślę, że będzie gicior. Mogłem trochę inaczej. Nie umiem tego tak ułożyć, jak to jest na rysunku tutaj. No ale co zrobić? No ciekawe, co by się stało, jakbym, słuchajcie, dodał mozzarellę do tego. Według mnie do sałatki jajecznej mozzarella mogłaby jak najbardziej pasować, chociaż bardziej majonez. Dobra, no to co? No to mozzarellę może przesuńmy. To kolejne jajka trzeba... A, widzicie, takie latanie. Nie wiem, czy ja mogę tą patelnię sobie... A dobra, już niech tam sobie będzie. Trochę mogłem bliżej to całe urządzenie do jajek. Chyba wstawić. Tak mi się wydaje, że byłoby o wiele wygodniej. Bo tak trochę teraz daleko jest do tej deski, tak trochę nieporęcznie. No ale z drugiej strony ta deska mi była potrzebna do... tutaj do mięsa, bo to w założeniu do mięsa była potrzebna. Chyba wszystkie. Dobra, to teraz sobie ułożymy ładnie. No, czyli będzie sześć. Dobra, sześć sałatek i jedną zupę. A trudno, widzowie, ostrzegałem, że będzie dłuższy odcinek, a wy taką fajną metodę też, moi drodzy, macie, że jeżeli wam się po prostu coś nie podoba, to przesuniecie dalej czy przyspieszycie. I bardzo mi miło, drogi widzu, zawsze jakiś kompromis się znajdzie. Więc z tą myślą, że chcieliście zawsze ode mnie dłuższe odcinki, mówiliście, że się to też fajnie słucha, że jak ktoś chce, to sobie posłucha, jak ktoś chce, to sobie może przesunąć. Zgadza się, drogi widzu, masz rację, jakby to tak totalnie teraz na luzie robię ten odcinek, więc masz, drogi widzu, jak najbardziej rację. Poszukujmy, moi drodzy,
cytryny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, trzy, sześć. Wszystkie? Chyba wszystkie ładnie się zrobiły. Dobra, to teraz jak to tu poustawiać? Dopiero tu mamy trzy. Bałagan się zrobił, tyle wam powiem, nie? Zawsze przy robocie to bałagan musi być, bo inaczej to się nie da. No dobra, jeszcze jeden. No myślę, że te talerze tu wejdą bez problemu. Jeszcze jeden i będzie git. I tak je zaraz będę stąd brał, bo do lodówki to wszystko pójdzie. To, co mówiłem wam też właśnie w odcinku, bo tu jest napisane, jak odkrywaliśmy te jajka, jest napisane, że jedno jajko, weź jajko, a sami widzieliście moje testy, że pokazywało, że brakujący składnik i odczepili się ode mnie, jak zacząłem dawać dwa. No to daję dwa jajka i mam to w nosie. W sumie sałatka jajeczna z jednego jajka to taka by była biedna, nie? Ale mogliby w opisie napisać, że to są jednak jajka dwa. Dobra, mamy jajka. Zobaczmy po prostu, co trzeba podać na talerz. Pomidor trzeba też pokroić. Plasterki marchewki. No to zaczniemy od plasterków marchewki, ponieważ miejsce nam zabierają i nie mamy deski do krojenia. Kolorowo, ładnie. Teraz tak, plasterki cytryny. No to od razu ciachniemy cytrynę, żeby było też miejsce. Widzę, że tutaj też się jedna nie łapie, bo z deski wypadła. Swoją drogą nie powinno to tak być narzucane, bo jeśli ja bym chciał po blacie kroić bez deski, to też mógłbym mieć taką możliwość. Przecież wiecie, że w świecie realnym bym takie coś zrobił. Nie wiem, czy ja to robię teraz ładnie, wizualnie. Nie pytajcie mnie, po prostu tak sobie robię. Dobra, pomidora gdzieś tutaj mieliśmy w kartoniku. Gdzieś go przynosiłem. Teraz pytanie, gdzie? No, widzowie, zagadka. Gdzie jest pomidor? Tu jest pomidor. I ogórek jeszcze będzie potrzebny. Marchew, ogórek zielone nie będzie już potrzebne. Dobra. A czemu ja to tu wywalam? Tu mogę. Zielona papryka już nam nie będzie potrzebna, ale ogórek. Ogórek to ogólnie był... Nie mamy ogórka, widzowie. Cholera. Trzeba iść po ogórka do sklepu. Tego nie wziąłem pod uwagę, że nam się ogórek skończy. Znaczy byłem przekonany, że ten ogórek gdzieś jest. I nadal jestem przekonany. Zobaczmy, czy jest jakiś cucumber. Bo cucumber to jest przecież ogórek, widzowie. Wiem, że to tak się nie czyta. Ja sobie robię dla tych, którzy nie mają dystansu. Moi drodzy, dystans. Pamiętajcie u mnie na kanale dystans. Szukamy cucumbra. No jest niemożliwe. O, jest cucumber. Proszę bardzo, widzowie. Mówiłem, że jest. No i nawet cytryna się znalazła. Okej. Okay. Pamiętajcie, kochani, dystans. Dystans w życiu to podstawa, trzeba się uśmiechać. Po to też te moje live'y czy odcinki są, żeby też wam humor poprawić, że wiadomo, gdzie macie poradnik, tam macie poradnik, ale czasem też chcę wam humor poprawić, bo lubię ludziom poprawiać humor, lubię się pośmiać. Pamiętajcie, że życie mamy tylko jedno i trzeba też się w nim pośmiać. Zresztą jakbym był taki totalnie sztywny ze wszystkim, to pewnie byście mnie nie chcieli też oglądać. Gdzie trzeba być poważnym, tam jestem. No dobra, no i zostaje mi chyba tylko to tofu, nie? Widzowie. Chyba tylko to tofu mi zostaje. Czy ja czegoś... Pewnie znając życie musi być... I znając życie, moi drodzy, musi być ta. Pietruszka chyba to była. Tak mnie się coś mocno wydaje, że musi być ta pietruszka, bo... Mam dziwne, nieodparte wrażenie, że ciągle tutaj pietruszki brakowało. Jeszcze z tym trzeba do lodówki pójść, widzowie. Czy dobrze wyliczyłem? Chyba zabraknie jednego kartona z tofu. Tak mi się wydaje. Wiecie, no staram się na 100% robić to jedzenie. Niech to będzie taki challenge, nie? Że widzowie, niech to będzie taki challenge, że wiecie, że sobie obiecałem zrobić to na 100%. Ale zrobimy zupkę. Zrobimy jeszcze, widzowie, zupkę, bo sama dniówka to szybko przeleci, to wiecie, to już nie będzie problemem. No i ja uważam, że tu powinny być trzy pietruszki, bo z tego, co pamiętam, widzowie, to zobaczcie. Tego tu aż tak nie widać, kurczę, ale tutaj są trzy pietruszki i według mnie one powinny być.
Szkoda, że nie jest napisane to w opisie. Bardzo mi się to nie podoba. Powinno być napisane, byłoby na pewno łatwiej, gdyby było, wiecie. Z tą pietruszką jest często taki problem, że jej po prostu jakby brakuje w wielu przyprawach, tam gdzieś w zupie. W której zupie nie było powiedziane, że dodaj pietruszkę. Jeżeli dobrze pamiętam, czy tam jeszcze w jakimś kebabie nawet chyba, czy w czymś, słuchajcie, było też, że trzy, że jakieś pietruszki. Także to mi się bardzo, słuchajcie, nie podoba z tymi pietruszkami, nie? Aha. Nie ma jakiegoś na zbyciu? Nie chce mi się. Dobra, stąd porwiemy. I tak te posiłki już tutaj bez sensu, słuchajcie. W sumie mogłem wykorzystać te składniki do czegoś. Dobra, i to ostudzić wszystko w lodówce. No to tutaj już nam się miejsce zwalnia. A my, moi drodzy, w tym czasie elegancko, szybko sobie zupę jagnięcą zrobimy, bo ja z wami tego na odcinku nie robiłem, z tego co pamiętam. A tam jest ta głowa jagnięca. Chyba zupę jagnięcą sobie zrobimy, bo grzybowa była ostatnio, to dla odmiany zrobimy, słuchajcie, coś innego i zrobimy jagnięcą. W ogóle... czosnki, kurczę, tutaj też będzie trzeba te pomidory pewnie dołożyć, bo ich raczej, słuchajcie, już nie zużyjemy. Potem nam będą muchy latały. Trochę spierdzieliłem tu sprawę. Mozzarellę też by wypadało i peperoni trzymać w lodówce. Dobra, zamotałem się. Czekajcie tu. Dobra, no to robimy, słuchajcie, na szybkości tą zupę. Mówię, kto z was, widzowie, będzie chciał sobie przesunąć, to sobie po prostu przesunie, ale dawno żadnej zupy, widzowie, nie robiliśmy. O, trzeba wylać. Akurat każda zupa ma tam samą... Oj, czekajcie, coś tu się zepsuło, tak? To nie chcemy. Jeszcze raz. Juken, szkodnik coś źle kliknął. Dobra, niech się grzeje ta woda już sama. I zobaczmy, co w zupie jagnięcej, bo powiem wam szczerze, że nie pamiętam. Jedyne, co pamiętam, to, że była jakaś głowa jagnięca i to wszystko. To wiecie co, tą zupę grzybową myślę, że stąd wywalimy po prostu. Pokrój. Papryka czerwona. O, proszę bardzo, przyda się. Tutaj deska, papryka czerwona, cebula. Gdzieś cebula to chyba tu była. Dobra. Włóż do wody. Woda, plasterki cebuli, cyk. Plasterki czerwonej papryki. A ja nie wiem, widzowie, czy nie zrobię ten patent, którym wam pokazywałem, żeby był zapas. Czy jeszcze 1-2 litra, to troszkę mniej. Tak tyle, dobra. No nie, a dobra. Zobaczcie, i wtedy te składniki razy dwa i zobaczycie, że ta zupa będzie ok. Znaczy, to jest takie ryzykowne, bo ja teraz nie jestem do końca przekonany, ale jak zrobicie razy dwa w tych samych proporcjach, to macie więcej i nie macie ryzyka, że wam się skończy. Tylko musicie pilnować wtedy tych składników, żeby były razy dwa. Czerwonej papryki, mąka, czyli dwa razy mąkę w tym momencie, pamiętajcie, by trzeba dodać. Koncentrat pomidorowy, no to myślę, że... Aha, tutaj nie mamy koncentratu. Koncentrat mieliśmy tam. No dobra. Tylko jak zwykle mi się z mąką popsuło, bo jedna mąka mi nie wiem gdzie... Gdzie widzowie wyfrunęła. Tu mi gdzieś wyfrunęła. Patrzcie, pod ladę. Nieładnie. Koncentrat pomidorowy był gdzieś w którejś tych... I będzie potrzebny bulion wołowy, od razu powiem. Ja nie wiem, czy nie był potrzebny do tego jeszcze czasem, słuchajcie. Ja nie wiem, czy nie był do tego potrzebny, ale nie mam jak sprawdzić. Nie, nie był. Myślałem, że oliwa jeszcze jest potrzebna, ale to mi się zupy może pomyliły. Koncentracik raz. Koncentracik dwa. Bulion, bulion. I dwie głowy jagnięce. Chyba wszystko mamy. Tak mi się wydaje, czy idziemy do mięsnego po głowę jagnięcą. Już nie będę, słuchajcie, oczywiście robił tej zupy grzybowej, bo ostatnio ją sprzedawaliśmy, więc tak, taką sobie dzisiaj założymy sprzedaż. Tu jeszcze są jakieś rzeczy, zobaczcie, zablokowane, więc to też jest ciekawe.
Też jest ciekawe, bo nic mi się nie odblokowało po tym. Znaczy tak mi się wydaje, możemy zobaczyć w przepisach, ale bym widział raczej. Więc raczej oni szykują dla nas dopiero tą niespodziankę. Dobra, moi drodzy, głowa jagnięca. To jest o tyle minus, że zobaczcie, to po prostu się wkłada do garnka na tej zasadzie i nie wiadomo, czy to jest, czy tego nie ma. No teraz pokazało, że jest. Dobra. No i gotuj. Przenieś do miska 02, podawaj na gorąco. Nie pamiętam, słuchajcie, czy zupy jagnięcej też się z tym śmiesznym, moi drodzy, nie podawało. Więc po prostu zrobimy. No i co? No i będziemy mogli, słuchajcie, sprzedaż otwierać zasadniczo, bo garnek gorący. 24. Ja zawsze im w gratisie daję. To zupę damy tu obok pizzy. No i generalnie te... Aha, bo jeszcze sałatkę bym musiał podać. Ale dobra, zakładam zbyt pikantne. No, może coś mi się spierdzieliło, widzicie. Zbyt pikantne, no. Zbyt pikantne, widzowie, zrobiłem. No cóż, to sałatka miała być tu między pizzami. Oby sałatka była dobra. Widzicie, sałatka na 100%. Udało się nieszczęsną sałatkę. Zbyt pikantne może dlatego, że za mało troszkę wody by trzeba dodać. Powiem wam szczerze, tam chyba o ciupinkę wody było jeszcze za mało. O, i teraz już nie będzie zbyt pikantne. To co? Jeśli chodzi o menu, moi drodzy, to tylko wywalamy tą zupę grzybową, bo możemy kiedyś live'ika zrobić i wtedy się pobawimy. Będzie ok. 5 potraw, 100 klientów przewidujemy, nie ma co się szczypać. Oj, nie to, tylko tu. I zobaczcie, co się teraz będzie, widzowie, działo. Tylko że my mamy niedobór talerzy, wam powiem szczerze. Ale to już nic nie zrobimy. I moja metoda stała, to stoję, patrzę, obserwuję, co schodzi po tych białych paskach. Widzimy, widzowie, co schodzi, tak? Ja chyba nie dałem tego w końcu do tej zupy. Ciekawe, co się stanie, jak teraz dołożę. Jak widzimy, zupy już, ale z zupami nie ma problemu, bo zup nie musimy jakoś specjalnie, słuchajcie, podgrzewać. No raczej tu pizzę widzę hawajskie, margarity, sałatka jajeczna. Z sałatką nie ma problemu, bo tylko wyciągnąć z lodówki. Mając 3 pizze, może być Saigon? Wydaje mi się, że margarita bądź... Wydaje mi się, słuchajcie, takie mam przeczucie, że jedną margaritę już możemy tu zacząć grzać. I hawajska już się właśnie skończyła, widzowie. Nawet nie zdążyłem się, słuchajcie, obejrzeć, już się hawajska skończyła, zobaczcie. Już się skończyła kolejna. Ta się już ugrzała, zobaczcie. No to jest taki poziom trudności, nie? Zobaczcie, pizza za pizzą się, słuchajcie, kończy, ja nie nadążam. No, to jest taki poziom trudności. Hawajska była chyba tutaj. Zresztą to już nieważne, gdzie co było. Ważne, żeby zdążyć na czas. Jeszcze Supreme. Teraz sałatka jajeczna mi się skończyła. Z tym to akurat nie mamy problemu, bo sałatkę jajeczną to tam wiecie, tylko dorzucimy. A margarity już się pokończyły. Zupa już się, słuchajcie, skończyła. Zupa, obiad. Dobra, zupa już się, widzowie, skończyła. Dobrze, że wszystko na 100% mamy. No to zupę już polewamy też. Oj, teraz polałem. Na szczęście mamy zapas tej zupy większy, bo zrobimy... Już pizza margarita, widzowie, się skończyła. Jeszcze jest zbyt pikantne. Zobaczcie, jestem ciekaw, czy te 6 pizz nam naprawdę starczy. Zostały już 3, jak tą podamy, nie? Zapierdziel jest, słuchajcie, niesamowity. A było 6 pizz. Jeżeli ten eksperyment się nie powiedzie, to powiem wam, będę w szoku, bo byłem przekonany, że... A to dopiero tak naprawdę ledwo dzień się zaczął. Patrzcie, już hawajska się skończyła. Ja nie nadążam grzać, moi drodzy. Nie nadążam grzać. Mi spadła jakaś pizza. Zostały, zobaczcie, po 3 z każdej. I co? Już Supreme jeszcze jest. Sałatkę jajeczną, ale na razie nikt nie chce. Grzejemy tu. Hawajską trzeba podać. Tak, pizza z mikrofali. No, jest to obrzydliwe, widzowie, powiem wam szczerze. Jest to obrzydliwe. Dobra, no i co? Już Supreme się skończyła. Widzowie, już się Supreme skończyła pizza. Widzicie, co tu się dzieje? Jaki tu jest Saigon? To ja może już na zapas zacznę tą hawajską grzać po prostu. O. Ciężko tą deskę chwycić, kurczę. No, się nie postarałem.
Wszystko ładnie na 100%. Pięknie, to co? Margaritę już bym musiał zacząć grzać, bo jest też nieuzupełniona. Znaczy za chwilę. No, zobaczcie, już hawajska, dobrze, że ją grzeję. Patrzcie, już jedna hawajska, już praktycznie hawajskiej nie mamy. Zobaczcie, jak dobrze, że wstawiłem tą hawajską. To jest sposób na szybki ruch. Tylko trzeba obserwować. Nie starczy, widzowie, nam tych wszystkich pizz. Nie starczy nam jak nic. Nie ma szans. Zobaczcie, widzowie, zostały po dwie pizze. Zobaczymy, czy Supreme... Coś sałatkę na razie olewają. Zupy też nie chcą. Zupę to trzeba kontrolować, czy ona jest ciepła. No niby jest garnek ciepły. O, zupę ktoś bierze. Dobra, super. Bierz, gościu, zupę, bo też. Sałatkę też. Nie po to nad jajkami stałem, żeby... Zobaczcie, już kolejna hawajska zaraz. Tutaj po margaritę idzie pani. O, sałatki chcą. Dobra, to sałatki już mogę... O, patrzcie, tu jest znowu problem. Widzicie, jaki zapierdziel? A zobaczcie, że mieliśmy naprawdę mocno przygotowania zrobione. Po 6 pizz w zapasie. Ja jestem przekonany, że którejś pizzy na pewno nam zabraknie. Sałatek raczej bym się nie spodziewał, żeby nam miało zabraknąć. No. Ale bardziej pizzy. Bardziej pizzę, nie? Widzowie, bardziej pizzę. Obserwujmy. Zupa... O, hawajską już musimy dogrzać na szybkości. Bo hawajska już praktycznie... No nie, no na pewno hawajska chyba jako pierwsza się skończy. Rzucili się na pizzę hawajską. Patrzcie, co się dzieje. No, tak mnie to denerwuje. Ciekawe, co byś, czy mógłbym podać bez talerza. No szkurde. Ciężko to czasem chwycić, powiem wam szczerze. Pizza hawajska, zupa się skończyła, jakbyście nie widzieli, moi drodzy. To zupę już trzeba podawać. Zupa, obiad... Teraz jeszcze więcej nalałem jak poprzednio. Co porcja to więcej, ale o zupę to się nie martwię akurat, żeby się miała skończyć. Dobra, pizza Supreme już się szykuje do podgrzania. Tych jeszcze trochę w zapasie mamy. Jak licznik, słuchajcie, nawet na wieczór jeszcze nie wchodzimy. Widzowie, z dniówką my jeszcze nawet nie jesteśmy krok od wieczoru. Także, no hawajska to już w ogóle tutaj chyba widzę, że ostatnia zostanie. Nie, no hawajska to już nam... No już nie ma hawajskiej, patrzcie. Ostatnią wrzucam. No także 6 pizz to też jest za mało. Jednak musiałbym mieć, słuchajcie, O, zrobiłem tam Supreme. Super. Słuchajcie, 6 pizz zdecydowanie za mało. Teraz muszę patrzeć, żeby dobrze podać, bo bym chyba się... popłakał, słuchajcie, jakbym źle podał. Bym zmarnował. Czyli 8. No i nic, ja może zrobię, słuchajcie, taki test już poza odcinkiem, bo... No dalej, mogę to chwycić? No nie mogę, pizzę mi chwyta, kurde. Tu. O, zupa się skończyła. Akurat z kończącej się zupy to ja się cieszę. Niezmiernie. O, patrzcie, jak równiutko 0,20 nalałem. Ale akurat zupa to wiecie. Zbyt pikantna, spierdzielaj. I zobaczcie, już jest młyn z talerzami. Nie, no słuchajcie, tego bym się nie spodziewał, widzowie, że tak pizze mi się tu pokończą, że ja nie będę... że słuchajcie, myślałem, że 6 pizz na zapasie, to ja myślę, że to od poziomu też restauracji chyba zależy, powiem wam szczerze. O, margarita, widzicie, znowu się skończyła. Myślę, że to zależy od poziomu restauracji, moi drodzy, i to jest ten wyznacznik. Że po prostu jest taki ruch, nie? Że jeżeli mamy mniejszy poziom, mniejszy level, to... No. Kurde. Zobaczcie, jak to się ciężko chwyta strasznie. To nie ma takiego ruchu, a to jest jakoś tak zaprogramowane właśnie, że jest jakiś taki ogromny ruch, jak... Te jeszcze nam powinny starczyć, Margarita i Supreme. Supreme grzejemy, ale hawajska już na pewno się skończy. O, sałatka się skończyła. Zobaczcie, 4 sałatki już zeszły. To też widać po skaczących poziomach, tak? Że na jednej dniówce to zobaczcie, ile się poziomów tak naprawdę wbija. No, pytaj Juken to chłopie, bo to ostygnie zaraz. I znowu się coś skończyło. Hawajska się chyba skończyła. Nie, hawajska jeszcze jest.
To się skończyła zupa? Nie. Coś się skończyło, ale nie wiem co. Ja nie mam pojęcia, co się skończyło. Był ten dźwięk kończącego się czegoś, a... Także, moi drodzy, jedna Supreme została, jedna tutaj margeritka. Już tylko. Hawajskiej to już nie podamy. A to zobaczcie, że dopiero na wieczór będzie wchodziło teraz. Jeszcze tutaj wycieczka idzie. Także wam powiem, że jest co robić, nie? Nawet oczywiście powiem wam szczerze, że mnie to kręci, tak? Że jest taki, wiecie, taki ruch. I tak się dużo dzieje. Tak najbardziej mnie widzowie kręci. Nie będę mówił, że nie. Jestem ciekaw, jak się wbiją levele poszczególnych potraw. Zrobię eksperyment, słuchajcie, bo nie chcę jakby też, wiecie, zatrzymywać nagrania, ale zrobię eksperyment gdzieś poza odcinkiem, czy 8 pizz z każdej pizzy wystarczy do tego, ażeby zadowolić klientów. Zobaczcie, hawajskiej już nie mamy. Już hawajskiej nie ma, już pozamiatane, nie? Tutaj margeritkę włożyłem, aczkolwiek widzę, że chyba ta Supreme będzie pierwsza w kolejności do... Jeszcze może okazać się, że żadnej pizzy nie zostanie, bo to, że wiecie, to, że... No, hawajskiej już nie ma. Jeszcze mamy po jednej z tych. Tu już właściwie Supreme to jest kwestia być albo nie być. Podajmy. Dziesięć razy sprawdzam, zanim podam, no i zostaje nam margarita. Praktycznie może już w tym momencie nie być tylko tego, że hawajska się skończy, a że skończy się wszystkie, każde pizza. Bo jeszcze, moi drodzy, mamy trochę czasu do zakończenia dniówki. Jeszcze troszkę czasu jest o, zobaczcie, już gościu po margaritę idzie. Także, no, co ja mam wam powiedzieć, nie? Zobaczcie, no bierz tą margaritę. Jakąś sałatkę byście wzięli, kurczę, jajeczną, coś, teges, jest tego dużo. Zupę polecam dzisiaj, szef kuchni zupę poleca. Zaraz wam zupę zamiast pizzy podam. Ciekawe, co by się stało, by byli wkurzeni na pewno. No, sałatkę już ktoś wziął się ten, no także powiem wam, że jest to dosyć ciekawe, nie? Jest to, widzowie, ciekawe, zobaczcie, wszyscy się tu rzucają, o, idzie ktoś po sałatkę. Piąty talerz będę wkładał z sałatką, bo było po 6. Zwróćcie uwagę, widzowie, że było po 6 wszystkiego. Tu się już nam, jak widać, słuchajcie, poblokowały naczynia. Więc musimy to zrobić. Tu nie mamy wyjścia. Szkoda, że tego nie robią nasi kelnerzy. Leniwi, strasznie. Tutaj też? Ach, wygałgany, jedne. Za robotę się brać, a nie się opierdzielacie mi tu. Dobra. No i co? No i zobaczcie, pizza Supreme już praktycznie się skończy. Zostały dwie margerity, jedna Supreme, której już nie ma, bo pani kupuje. No ale dobra, już zbliżamy się praktycznie, może nie będzie klienta. Tam ktoś wyszedł wkurzony, tu gościu też wkurzony, bo nie ma hawajskiej. Supreme już też nie mamy. Zostały dwie margerity, których już właściwie chyba też widzę, że nie zostanie. Jeszcze ludzie wchodzą, bo jeszcze nie ma tej końcówki totalnej. Sałatkę, no to super, gościu, że sałatkę. No, także zobaczcie, wszystkie pizze, 6 pizz było, 6. Widzowie, 6. Że wszystkich dań mieliśmy po 6. Wszystkich. Także jest to nie do pomyślenia, nie? Jest to nie do pomyślenia w tym momencie, jak na danym levelu się robi zapieprz. I teraz sobie pomyślcie, że mielibyście mieć 10 dań. Ja mogę zrobić, jeżeli będziecie chcieli, taki challenge. Na przykład w następnym odcinku, czy może na live'ie. Bo na live'ie w międzyczasie będziemy mogli sobie pogadać, jak ja będę przygotowywał posiłki. No bo w przypadku odcinka musiałbym najpierw przygotować posiłki, po prostu zacząć odcinek już z gotowymi posiłkami, żeby wam pokazać ten zapierdziel. Zobaczcie, 4 osoby jeszcze margeritę chcą kupić. Jedna chce kupić Supreme. Nie mamy żadnej pizzy, widzowie, i jeszcze byśmy sprzedali, czyli 7 pizz to jest minimum, zobaczcie. Jeszcze hawajską gościu chce. Tu Supreme, tu margerita. Hawajska, ten... Oczywiście, co będzie chciał? No, na szczęście chce zupę. No i całe szczęście, że gościu chce zupę. Także zupę nam na koniec też się wyprzedała. Już nie dokładam, bo nikt nie wejdzie, bo widzę, słuchajcie, po wskazówce, że nikt już raczej nie wejdzie. Jeszcze idzie jeden gagatek. Jakby chciał zupę, to bym mu podał, ale niestety gagatek sobie zażyczył pizzę. Spieprzaj, dziadu. Wyglądasz jak ten. W drużynie A, ten. B.A. Barakus. Kiedyś był taki serial. Drużyna A i był taki B.A. Barakus.
No same pizze, widzicie? Nie, no to już w tym momencie pizzowy interes. To już w tym momencie ja już jestem... Patrzcie, jeszcze 8. 8 to by było minimum, widzowie. Nie chce ktoś zupy? Ja podam zupę. Oni się tak tu zlewają, że nie widzę, co kto chce. Dobra, do widzenia, zamykamy restaurację, bo zobaczcie, ile ludzi chce pizzę jeszcze. Także 8 to jest minimum i w tym momencie możemy taki challenge zrobić, że damy 8 potraw, na przykład 3 zupy, 2 desery, no i reszta gdzieś tak potrawy typu na przykład pizzę, może właśnie te tureckie byśmy dali, też oczywiście sałatka jajeczna, też i może burgera. Chodzi mi oczywiście o rzeczy, które chcę, wiadomo, podrasować, nie? Jeśli chodzi o level. No dobra, dzień się skończył, ja tu już nic, widzowie, więcej nie zdziałem, to nawet nie ma sensu już siedzieć. Chyba, że komunikatu jeszcze nie było, ale wydaje mi się, że dzień się już skończył. Także tym, o, jest komunikat. Także tym akcentem, moi drodzy widzowie, będziemy już powoli zbliżali się do końca odcinka tego długiego, bo prawie półtorej godziny to na szczęście nie jest, ale godzina 15, wyjątkowo długi odcinek. Bardzo mi miło, jeżeli drogi widzu oglądałeś do końca, to napisz. Napisz mi w komentarzu pizza. Jak napiszesz słowo pizza, to będę wiedzieć, że oglądałeś lub oglądałaś, droga widzko, do końca. Będzie mi bardzo miło, tym bardziej jak jeszcze byś zostawił lub zostawiła łapkę w górę i komentarz pod filmem, to już będzie super. A zobaczmy wyniki, moi drodzy, tych moich poczynań. No, pizze o 2 levele skoczyły. Także pięknie. Sałatkę też pod... No, zupy wiadomo, że nie podlevelowaliśmy, bo nie było co levelować. Także zrobimy kiedyś taki challenge, ale tak jak mówię, zobaczymy, czy przypadkiem nie odpalę live'a i nie zrobimy tego na live'ie. Zobaczmy, jak to tutaj się jeszcze podlevelowało. No, na szóstym levelu są pizze. Także dzięki, drogi widzu, za oglądanie. Ja się z tobą żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku lub na live'ie. Trzymaj się. Cześć.